Cześć. Odnoszę się do filmów Arasa. Słuchajcie, rok czasu minął, jak z chłopem się w ogóle nie widuję, ale non-stop nie da mi o sobie zapomnieć. Gdzieś tam zawsze mnie pomawia. Wręcz prześladuje. Jak nie w swoich filmach, w miniaturkach, w komentarzach, w shortach, wszędzie u niego muszę wystąpić. Normalnie szok. Ostatnio na filmie mnie pomówił, że przyszłem do domu go pobić i przez to wylał się duży hejt na mnie. Słuchajcie, ja mam żonę, dziecko, pokazuję budowę, nie bawię się w patostreamowanie. To nie należy do mnie, ja takich rzeczy nie chcę, nie akceptuję, dlatego się nie odnosiłem, ale jeżeli już tak zaszło za daleko, że mi piszecie w wiadomościach prywatnych nawet hejt, już pomijam to, że na komentarze, bo ja tych patologów sobie wykasuję, jeżeli mam hejt. Jeżeli ktoś mi pisze hejt, nie znając drugiej strony, to ja to sobie wykasuję i spokój. No ale tu już się tego nie da zrobić. Hejty mi walicie prywatnie, także jest film z wyjaśnieniem. Ja wyrażam zgodę, żeby go wpuścić do sieci. Jeżeli Arek wyrazi zgodę, żeby go wpuścić do sieci, wpuścimy i się wszystko wyjaśni. Ja nie chcę, żeby później mnie gdzieś tachał po jakichś sądach za upublicznienie jego wizerunku i to tyle w temacie. No sorry, musiałem to nagrać, a jeszcze Arek chciał zobaczyć, jak moja twarz wygląda. Słuchaj, oko ci mocno otworzę i uwierz mi, Areczku, tak jak opowiadasz, to nie jest twarz od twojej pięści, to jest ty od rzeczy, której użyłeś ostrej na mojej twarzy, no i tyle w temacie. No to na tyle, cześć.